time, czyli czas po angielsku. O czasie można rozmawiać bardzo długo i też jest wiele możliwości związanych z czasem. Dziś porozmawiamy sobie trochę w podniesieniu do godzin, do ustalania godziny, ale też kilka zwrotów, które będą związane z czasem, a będą przydatne, będą niezbędne w codziennej komunikacji w języku angielskim. Na samym końcu mała zabawa i mały upominek dla osób, które będą chciały wziąć w niej udział. A tymczasem I have no time, czyli nie mam czasu, to jedna z możliwości, które możesz użyć do powiedzenia, że nie masz czasu, że Ci się śpieszy, że nie chcesz czegoś zrobić, czy nie możesz czegoś zrobić, bo właśnie nie masz czasu. Ten zwrot I have no time jest taki dość kolokwialny. Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu FCE, czy jeżeli chcesz być nauczycielem angielskiego, to być może nie jest to najlepszy zwrot, ale jak gwarantuję Ci, że tak właśnie mówią zwykli ludzie. I warto zapamiętać tę konstrukcję I have no, czyli nie mam czegoś i tutaj podajemy czego? I have no time. I have no money. I have no idea, czyli nie mam pomysłu. Możliwości jest wiele. I have no. Amerykanin być może powie I got no time. I got no time, czyli nie mam czasu. Lecz ten zwrot będzie zrozumiany wszędzie na całym świecie. Oczywiście, jeżeli twój rozmówca zna angielski. Jak zapytasz kogoś, która jest godzina, godzina to jest hour. Piszemy w taki sposób, ale czytamy to bez H, czyli hour. Czy też Amerykanin powie, hour, hour podkreśli to R, tak lekko. Więc godzina, która jest godzina, which. How is it? No nie, można to powiedzieć prościej. Po prostu jaki jest czas? Czyli what time is it? Excuse me, what time is it? W dzisiejszych czasach pytanie o czas wydaje się dziwne, bo zegarki mamy już wszędzie. W telefonach, na komputerach, na opaskach. Pewnie też w niektórych ubraniach. Ale czasem może się tak zdarzyć, że nie będziesz wiedzieć, jaki jest czas, jaka jest godzina, i wtedy można użyć tego zwrotu. What time is it? I oczywiście to jest tylko jedna z wielu możliwości. Można też powiedzieć, What's the time? Czyli jaki jest czas. Ale myślę, że ten zwrot jest jednym z takich najprostszych. No i teraz przejdźmy do godzin, bo z tymi godzinami to jest nie taka łatwa sprawa. Jak zobaczysz sobie różne te wykresy, te wytyczne, na przykład zegarki i dostosowanie do nich godzin, to tam jest dużo takich słów, na przykład past, czyli po jakiejś godzinie, albo half past, czyli jakby pół po jakiejś godzinie. U nas też mówimy na przykład w pół do piątej, ale równie dobrze możemy powiedzieć czwarta trzydzieści. I oczywiście możesz się uczyć wszystkich tych możliwości w języku angielskim, ale moja propozycja jest taka, żeby na samym początku mówić najprościej jak to możliwe. Czyli jeżeli mamy na przykład trzecią pięć, to żeby powiedzieć po prostu trzecia pięć, a nie pięć po trzeciej. Ale zanim do tego dojdziemy. To skupmy się na czymś takim jak 15.30. Jak powiedzieć 15.30 w języku angielskim? Być może znasz już liczenie, jeśli nie, to warto sobie tu uzupełnić. To 15 to będzie 15. I warto to podkreślić to 15. Teen, ta końcówka, ponieważ to oznacza, że to jest właśnie naście. Gdybyśmy powiedzieli 50, to chodziłoby o 50 i to 15 z 50 myli się bardzo często. Gdy twój rozmówca nie jest dokładny, albo Ty nie powiesz mu dokładnie, to właśnie możecie się pomylić o dobre ponad pół godziny. Więc pamiętaj, 15, 16, 17 to są liczby od 13 do 19, natomiast natomiast 20, 30 forty i tak dalej z końcówką i to są już dziesiątki. No i okej, okay, ustaliliśmy, że 15 to jest 15. I czy to całe gadanie było potrzebne? Skoro tak naprawdę i tak nie powiemy 15, ponieważ na piętnastą. W języku angielskim powiemy trzecia. Oczywiście, o ile jeszcze w Wielkiej Brytanii, choć nie jest to powszechne, gdy powiesz 1530, to by to było zrozumiane, że chodzi właśnie o 1530. O tyle Amerykanie mogliby mieć pewne problemy, dlatego najlepiej posługiwać się tymi skrótami AM and PM. Te skróty PM i AM, one są skrótami z Łaciny, więc nie musisz się uczyć ich rozwinięcia. Natomiast możesz zrobić sobie takie skojarzenie, że PM to jest po czymś, czyli po dwunastej. Widzisz, w głowie to jest po 12. Czy nawet jeszcze możesz sobie zrobić past morning, past morning, czyli po poranku. Widzisz, to jest po poranku. Załóżmy, że do 12 jest poranek, a potem jest już po poranku, czyli później są godziny południowe, więc 15 tak naprawdę będzie 3 p.m. W tym przypadku 15.30 w języku angielskim warto powiedzieć po prostu 3.30 p.m. I zauważ, że ja powiedziałem 30, nie 13, bo gdybym powiedział teen, to wtedy by było trzecia, 15. Warto sobie to przećwiczyć. Teen to są naście, te to są dziesiątki. Ja wiem, że teraz być może wydać się to logiczne, ale gdy później przyjdzie do sytuacji, gdy musisz szybko powiedzieć, która jest godzina, tak jak na przykład teraz 11,34, to hmm, jak to powiedzieć po angielsku. Dlatego zrób sobie te 20, 30 tego typu przykładów, nawet z narysowanym zegarkiem, i spróbuj jak najszybciej ustalić, która jest godzina. I powiedzieć to po angielsku. Za chwilę przedstawić ci jeszcze jedno fajne ćwiczenie, które. Na pewno w tym pomoże. Z kolei, gdybym powiedział do kogoś, że jest 3 a.m., to prawdopodobnie większość osób o tej porze właśnie śpi, bo jest trzecia nad ranem. My powiemy nad ranem, trzecia rano nad ranem, czy też trzecia w nocy. To jest właśnie ciekawe, że może być nad ranem i w nocy. Tak czy inaczej, bym powiedział 3 a.m. Jeszcze taka ciekawostka: 0 czyta się jako O. So, 305. 3 jakby o 5. To też czasem się stosuje w mówieniu liczb, na przykład 101. 101. Tak ktoś może powiedzieć liczbę 101. Oczywiście 101 też jest okej, okay. i gdy powiesz 3 5 też prawdopodobnie będzie to zrozumiane. A jeżeli nadal ci się myli to AM i PM i nie wiesz, że sobie z tym poradzisz w najbliższej rozmowie, to warto zapamiętać coś takiego. In the evening, in the morning, czyli o poranku i po południu. 3 in the morning będzie to trzecia rano. Three in the evening. Będzie to trzecia po południu. I sprawa rozwiązana. Za chwilę podam Ci fajne ćwiczenie, jak samodzielnie możesz przećwiczyć te godziny i popracować trochę nad czasem. Natomiast jeżeli już do teraz ten materiał Ci się podoba, koniecznie daj mi o tym znać, pozostaw po sobie ślad i koniecznie dorzuć jakiś ciekawy komentarz. I uwaga, uwaga, zachęcam tutaj, żeby dorzucić komentarz związany z czasem. Ja znam jedno takie powiedzenie. Time is money. W języku polskim 1 do 1. Czas to pieniądz. Czy ty znasz jakieś fajne powiedzenia z czasem w języku angielskim? Jeżeli tak, to koniecznie taki dorzuć. Za każde takie fajne powiedzenie, ja się odwdzięczę, weślę Ci w wiadomości prywatnej dostęp do jednego z moich mini kursów. I to będzie coś, co ociepli nam najbliższe jeszcze zimowe miesiące. Wakacyjny kurs angielskiego, bo wierzę, że my niebawem już będziemy mogli udać się na jakieś fajne wakacje i wtedy te wakacyjne no nie tylko wakacyjne, no ogólnie podróżniejsze zwroty z pewnością Ci się przydadzą. Okej, okay, jak zatem wyrobić sobie taki nawyk, żeby niezależnie, czy jest to three in the evening, czy three in the morning, o każdej porze dnia być w stanie z łatwością mówić. O godzinie, o tym jaka jest godzina. Pogadaj ze sobą. Mówienie do siebie w języku angielskim wcale nie jest oznaką szaleństwa. Wręcz przeciwnie. Zadaj sobie pytanie: What are you doing at 7? Czyli co robisz o siódmej? Tutaj możesz jeszcze dodać. At 7 p.m., at 7 in the evening, at 7 in the morning. What are you doing? Albo what do you do? Tu będzie mała różnica między tymi pytaniami. What do you do? Będzie tak ogólnie, co robisz. What are you doing? Co robisz, czy też co planujesz zrobić w najbliższym czasie. Ale o gramatyce nie będziemy zbyt wiele mówić. Jeżeli interesuje Cię gramatyka, koniecznie daj mi znać, bo też mam rozwiązanie do Grammar Pack dla osób, które nieco bardziej chciałyby popracować nad gramatyką. Tymczasem po prostu zapamiętaj zwrot What are you doing at? I to at też jest kluczowe, ponieważ o godzinach właśnie powiemy at. Robiąc coś o siódmej, nie powie About 7, bo gdybyśmy powiedzieli about 7, to byłoby to około 7. Około. Czyli może to być równie dobrze o 6, albo na przykład o 8. At 7. Konkretnie o tej godzinie. To też taka mała różnica między polskim i angielskim. W tym materiale to tyle. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie pozostaw po sobie ślad. Bo już niebawem kolejne materiały i kolejne tego typu zwroty, zestawienia związane z językiem angielskim. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Czas. Esse material é tudo